Więc sprawa wygląda tak. Przychodzą trudne czasy i choć staramy się temu zapobiec albo próbujemy się tego wyprzeć, to nie zmienia faktu, że one czasami przychodzą. Bez względu na to, czy dotyczą one nas samych osobiście, czy naszych bliskich, czy jest to jakaś nasza wewnętrzna tragedia, nasza trauma i widzimy, że to jest nasz problem i dotyczy naszych emocji, czy może jest to naprawdę jakieś dotkliwe doświadczenie na zewnątrz nas, dotyczy czegoś dla nas ważnego. No i prędzej czy później i tak odbiciem tego jest to, co czujemy. To nie zmienia faktu, że czasami trudne doświadczenia po prostu się zdarzają w życiu. Nie zawsze jesteśmy w stanie je kontrolować, nie zawsze jesteśmy w stanie im wcześniej zapobiec. I to jest cechą naszej ludzkiej natury, że staramy się na co dzień jak tylko możemy, aby sobie jakoś radzić. Nazywa się to radzeniem sobie z rzeczywistością w skrajnej formie, w formie takiego logicznego sformułowania. Nazywa się to mechanizm obronny ego albo w ogóle mechanizm funkcjonowania w rzeczywistości czy sposób radzenia sobie z rzeczywistością. Bez względu na to, jak to nazwiemy, bo w zasadzie to nie musisz wiedzieć wszystkiego o życiu, aby doświadczyć sporo w życiu i wyciągnąć z tych doświadczeń jakąś wewnętrzną mądrość, no to wszyscy doskonale wiemy, że trudne doświadczenia się zdarzają. W tej chwili mamy koronawirusa. Pewnie niektórych to dotyka bardziej, innych mniej, w zależności od tego, czym się zajmujesz i gdzie mieszkasz, czy masz jakichś znajomych, przyjaciół, czy sobie z tym radzisz. A może to być kwestia twoja osobista, bo masz teraz trudną sytuację i w ogóle ciągnie się to za tobą przez długi okres czasu. Przejdę do sedna tego nagrania. Chodzi o depresję, chodzi o smutek, chodzi o doła i chodzi o te wszystkie gorsze momenty, które odczuwamy. I pomyślałem, że nagram wideo na temat tego, jak można sobie z tym poradzić i co takiego można zrobić, gdy się tego typu emocje odczuwa. Zacznę przede wszystkim od tego, że najważniejsze jest to dostrzec. Dostrzec to, że masz doła. Dostrzec to, że odczuwasz smutek albo depresję. A następnie uświadomić sobie, że możesz coś z tym zrobić i że chcesz coś z tym zrobić. To jest najważniejsze. Dlaczego? Bo może się zdarzyć tak, że będziesz temu zaprzeczał. Bo masz obraz siebie jako osobę mega super idealną, zawsze silną, zawsze perfekcyjną i przyznanie się do tego, do swojej własnej słabości, może wywołać u ciebie poczucie winy albo wstydu, a tym bardziej takie publiczne pokazanie swojej własnej słabości. I ja wiem, że to jest kwestia typowo do przerobienia wewnętrznego, czyli pozbycia się oporu i uświadomienia sobie tego, co się czuje, ale również kwestia przerobienia tego na zewnątrz, czyli przerobienia swojego własnego cienia. I jeżeli naprawdę potrzebujesz pomocy, to jest ta kwestia kontaktu z kimś, kto może ci pomóc. Czy jest to psycholog, psychiatra w skrajnych sytuacjach, tak? Może jakiś coach, konsultant, może nawet przyjaciel, przyjaciółka, partner, rodzic, tak? Ktokolwiek, kto może ci pomóc, lub zrobienie czegokolwiek, co mogłoby ci pomóc, czyli przykładowo zmiana swojego nastroju, zmiana swojego nastawienia, wyjście ze swojej mentalnej fiksacji, wyjście ze strefy komfortu, pójście na spacer, cokolwiek. Ja zaraz będę opisywał takie praktyczne wskazówki, co można zrobić. Na razie chcę zbudować taki ogólny zarys tego, z czym mamy do czynienia, jeżeli chodzi o problem depresji, doła, negatywnego stanu emocjonalnego. Bo najgorsze, co możesz zrobić, to stać w miejscu i zaprzeczać temu, co czujesz. No, o ile jesteś osobą naprawdę wysoce świadomą i potrafisz naprawdę nic nie robić, pogodziłeś się ze swoim własnym życiem, nie boisz się śmierci, możesz cały dzień siedzieć w medytacji i odpuścić sobie sferę materialnego przetrwania i nawet nie poczujesz ani stresu, ani niepokoju, ani jakiegokolwiek napięcia związanego z tym, że coś cię omija w życiu. Jeżeli jesteś taką osobą, to gratuluję. Ja jeszcze w życiu nie spotkałem takiej osoby.
Tak uważam, że nie spotkałem, choć niektórzy różnie uważają. Nie mi tu osądzać, nie mi tu oceniać. Każdy z nas w jakimś tam stopniu przejawia tą neurotyczność i te poczucie przetrwania, tak? Bo bardzo często depresja dotyka jakichś trudnych momentów, gdy może coś się nie udało w życiu, albo dotyczy traumy z przeszłości, z dzieciństwa, bo rodzice nie poświęcali ci wystarczająco dużo uwagi, albo bito cię w szkole, albo cię ośmieszano, albo ktoś drwił z twojego sukcesu, albo zostałeś odrzucony. To jest nieważne, bo zawsze problem dotyczy nas samych, dotyczy tego, jak my się z tym czujemy i co my z tym zrobimy. Przede wszystkim studiując osoby, które są bardzo odporne na takie bardzo głębokie i dotkliwe, negatywne stany emocjonalne, można zauważyć jedną bardzo ważną cechę takich osób. Że te osoby potrafią działać w życiu i znaleźć skuteczne rozwiązania na swoje własne problemy bez względu na to, jak się z tym czują, jak się z czymś czują. Osoby, które osiągają w życiu sukces, to są osoby, które robią to, co powinny robić, nieważne jak się z tym czują. Ja wiem, że to może zabrzmieć tak hardkorowo, szczególnie w tym aspekcie duchowym, że powinniśmy siedzieć, akceptować, poddać siebie. To jest bardzo ważne, tak? Ale ten temat dotyczy osób, które już ogarnęły wszystko w swoim własnym życiu i dalsze osiąganie w życiu już ich nie satysfakcjonuje, to takie osoby mogą sobie totalnie odpuścić i sobie po prostu być. Ale jeżeli jesteś w takim momencie swojego własnego życia, kiedy czujesz, że musisz wziąć się w garść i ogarnąć, bo masz sprawy do wzięcia w swoje własne ręce, to nie ukrywaj tego. Nie ukrywaj, że tak jest. Jeżeli czujesz, że tego potrzebujesz, to powiedz to do siebie, że tego potrzebujesz. I to ma też związek z naszym podejściem do rzeczywistości materialnej, do tego, jak czujemy się bezpiecznie w życiu, czy czujesz poczucie bezpieczeństwa, czy czujesz poczucie uziemienia, czy czujesz w ogóle siebie, czy czujesz swoje własne emocje, czy jesteś w stanie je poprawnie zinterpretować, bo w grę wchodzi inteligencja emocjonalna, która w dużej mierze opiera się na tym, czy potrafimy nazywać nasze emocje, czy jesteśmy świadomi naszych emocji, czy potrafimy zarządzać naszymi emocjami i czy potrafimy wpływać na innych ludzi, bo czy ci się to podoba, czy nie, wpływasz na innych ludzi. I jeżeli czujesz doła, czujesz deprechę i masz nihilistyczny stan emocjonalny, to ty tym stanem zarażasz innych ludzi, ty na nich wpływasz. Dosłownie jak, nie wiem, reklamy w telewizji albo sprzedawcy, tak, marketingowi, którzy używają słownictwa perswazji do tego, żeby sprzedawać ludziom produkty. Ty wpływasz na ludzi i czy ci się to podoba, czy nie, jeżeli sam przebywasz w negatywnym nastroju, to będziesz tym stanem zarażał innych ludzi. I niektórzy twoi znajomi mogą to wyczuć, jeżeli są ogarnięci i dojrzali, to mogą ci starać się pomóc z tym, ale jeżeli masz do czynienia z osobami, które nie mają wiedzy psychologicznej, nie mają wiedzy terapeutycznej i mają pewnego rodzaju społeczny dystans do ludzi, to takie osoby cię ocenią i cię odrzucą. I nie mówię tego, żeby kogokolwiek zdołować czy coś, bo nie zależy mi na tym, żebyście czuli się w pewien sposób podirytowani czy striggerowani. Mówię tutaj, jak to potem wygląda w rzeczywistości, bo bardzo często zgłaszają się do mnie osoby, które mają problem z byciem ofiarą. Nie mają w ogóle jakiegokolwiek pozytywnego dialogu wewnętrznego. W ogóle nie mają żadnych celów czy pasji w życiu i cokolwiek zrobią w swoim własnym życiu, zaraz od razu się zniechęcają, nawet jeżeli nie postarały się cokolwiek poprawić. I ja bardzo dużo czasu poświęciłem na to, żeby pomóc takim osobom i ja wiem, jak dużo energii trzeba włożyć w to, żeby cokolwiek zmienić. Zauważyłem też, że bardzo często trzeba powiedzieć po prostu prosto z mostu, jak się sprawy mają, jakie są konsekwencje tego, że nic nie robisz ze swoim własnym stanem emocjonalnym, bo konsekwencje są takie, że cierpisz ty i cierpi twoje otoczenie. I bardzo często dopiero, gdy takie osoby uświadomią sobie, że mają wpływ na otoczenie i choćby nawet dla tego otoczenia warto jest się zmienić, to jest jeden z powodów, dlaczego nagle osoby się zmieniają.
Mówię tutaj tak z boku, to jest taka dygresja, może komuś pomóc, nie wiem, mam taką nadzieję. Nie bierzcie tego osobiście, nie czujcie się striggerowani, nie bierzcie tej wiedzy jako czegoś, co miałoby wywołać w was poczucie winy albo wstydu, albo czegoś, na bazie czego warto jest budować jakąś negatywną opinię na temat innych ludzi, czy oceniać samego siebie. Nie. Traktujcie to jako perspektywę, którą trzymacie sobie z boku i wejdźcie w buty osoby dojrzałej, która jest świadoma tego, że taki aspekt rzeczywistości istnieje i się jej nie wypiera, to wam w przyszłości dużo ułatwi. Teraz tak, jeżeli czujesz doła, czujesz deprechę, czujesz smutek, to jest kilka rzeczy, które możesz zrobić w swoim własnym życiu. Przede wszystkim zacznij od swojego własnego ciała. Zadbaj o swoje własne ciało. Pamiętaj o tym, żeby zadbać o swoją własną higienę. Kąp się, bierz prysznicę, dbaj o ciało, myj się, dbaj o higienę. Jeżeli w tej chwili jesteś zamknięty w domu, odseparowałeś się od ludzi, bardzo możliwe, że zaniedbujesz podstawowe potrzeby. Zadbaj o to, to jest pierwsza twoja linia obrony przed depresją czy negatywnym stanem. Jak zadbasz o swoje własne ciało, to twoja podświadomość zacznie to kojarzyć w ten sposób. O kurczę, on dba o siebie, więc jednak mu na czymś zależy. I to już tak mechanicznie wywoła w tobie lepsze samopoczucie. Poza tym dbanie o higienę ciała naprawdę sprawia, że czujemy się ze sobą lepiej. Drugi aspekt to jest to, abyś zadbał o swoje własne samopoczucie i otoczenie. Popatrz na swoje otoczenie, na swój własny pokój i posprzątaj w nim. Jeżeli nie sprzątałeś, jeżeli czujesz, że masz bałagan, to postaraj się znaleźć czas na to, żeby posprzątać. Kolejnym aspektem jest to, żebyś popatrzył na to, jak ty się ubierasz, gdy jesteś sam ze sobą. To jest mega taki psychologiczny trigger, tak? Bo bardzo możliwe, że z dzieciństwa wyciągnęliście takie przekonanie, że fajnie należy się ubierać, tylko gdy jesteśmy w jakichś sytuacjach, które są takie społecznie otwarte, to wtedy powinniśmy się lepiej ubierać i lepiej o siebie dbać, nie? I wytwarzamy sobie takie przekonanie, że jak jesteśmy sami ze sobą, to możemy sobie założyć jakiś tam dres, ubrać się byle jak i po prostu żyć jak takie ameby. I to działa tak, że my po prostu budujemy sobie w głowie taki dualizm. Jak przywykniemy do tej rutyny i jesteśmy odizolowani dodatkowo od ludzi, no to czujemy się ze sobą słabiej. I można to wykorzystać na swoją własną rękę poprzez zastosowanie takiego prostego triku, żeby się lepiej ubrać, nawet gdy jesteś w towarzystwie tylko z samym sobą. Ubierz swoje ulubione ciuchy, wyciągnij z szafy to, co lubisz ubierać. Po prostu zadbaj o siebie, wiesz, co lubisz. Otwórz swój umysł, popatrz kreatywnie na to, co masz i zrób to, zadziałaj. Kolejny aspekt to jest twoje zdrowie fizyczne. To jest aspekt sportu, ruchu fizycznego. Potwierdzone jest naukowo, już nie pamiętam, jakie to były badania, że osoby, które dbają o swój aspekt zdrowia fizycznego, uprawiają sport, biegają, trenują, mają więcej energii, są bardziej pozytywne, lepiej radzą sobie z problemami, ze stresem, są bardziej proaktywnie nastawione na swoje własne wyzwania i nawet jeżeli mają trudności w życiu, to nie poddają się tak łatwo. I to nie musi być Bóg wie co, ty nie musisz od razu podnosić Bóg wie jakiego ciężaru. Ja zaczynałem od zwykłych ćwiczeń ze swoim własnym ciałem. Pompki, brzuszki, przysiady, rowerek stacjonarny. W internecie na pewno znajdziesz całą masę kanałów na YouTube, które przedstawiają różnego rodzaju formy ćwiczeń z własnym ciałem. Tylko musisz po prostu usunąć te wymówki, no i wziąć się do pracy, do działania. Tutaj może być również pomocna joga, też jest formą pracy z ciałem, jakakolwiek forma ruchu. Kolejnym elementem jest muzyka. Muzyka bardzo potrafi wpłynąć na twój nastrój, na twoje samopoczucie. Ja pamiętam kilka lat temu, gdy odkryłem muzykę typu ambient i fascynowałem się tak mega hardkorowo duchowością, że nie dość, że medytowałem dziennie po kilka godzin, czytałem książki duchowe, słuchałem tylko muzyki typu ambient i wszystkich moich znajomych indoktrynowałem, jaka to jest duchowość niesamowita, to pamiętam, że żyłem tak jakby w swoim własnym świecie i to był cudowny świat. Ja dalej nim żyję, tylko mam inną perspektywę na to wszystko. I w tym świecie słuchałem tylko i wyłącznie jednej muzyki. Była to muzyka typu ambient.
i chodziłem ciągle w takim wychillowanym nastroju typu zen. I pamiętam, ta muzyka miała na mnie taki relaksujący wpływ, ale często wprowadzała mnie w taki nastrój głębokiego smutku, nostalgii i nawet takiej, mógłbym powiedzieć, egzystencjalnej, nie tyle depresji, ale takiego nihilizmu. I ja wtedy odkryłem też ten aspekt pustki, jeżeli chodzi o świadomość, i zacząłem nagrywać kontemplacje przy oknie, tak, te sławetne kontemplacje. I od tamtej pory miałem w głowie taką lampkę, jak bardzo muzyka potrafi wpłynąć na mój nastrój. I teraz, gdy chcę zmienić swój nastrój, to po prostu puszczam sobie swoją ulubioną muzykę. Może to być muzyka jakaś taka vlogowa, albo rozrywkowa, albo nawet jakiś rock. Może być to jakaś muzyka chillowa, w zależności od tego, jak chcę się czuć. I poprzez tą muzykę potrafię się wprowadzić w taki nastrój, tak? Są również różnego rodzaju muzyki typu holosync, hemisync, możecie poeksperymentować i z tym. One działają, są skuteczne, ja to potwierdzam. Najważniejsze to jest po prostu coś zrobić, żeby zmienić swój własny stan. Tutaj dodatkowo pomocna może być medytacja, rozwój świadomości, przebudzenie, oczyszczenie blokad energetycznych na poszczególnych czakramach. Bez względu na to, czy ty w to wierzysz, czy nie, bo ja tutaj nikogo nie chcę namawiać na siłę do jakiejkolwiek wiedzy czy terminologii. Medytacja ma taki aspekt, że wyciąga z umysłu opór, rozpuszcza opór i rozpuszcza również tą niewidoczną warstwę cienia i pozwala na to, żeby umysł się uspokoił i żeby wszedł w taki stan wewnętrznej klarowności, wewnętrznej przestrzeni, wewnętrznej świadomości. Tutaj nawet nie musisz hardkorowo cisnąć na to, żeby być oświecony, ale już sama medytacja, kilka minut dziennie, 5 minut, 10 minut, możesz tą rutynę podbudowywać, naprawdę umożliwi ci większą świadomość swoich własnych stanów emocjonalnych. No i tutaj przechodzimy do kolejnego elementu, czyli emocji. Tutaj ważny jest aspekt relacji z ludźmi. Nie odcinaj się od ludzi. Ja nie polecam odcinać się od ludzi. Jeżeli w tej chwili jesteś w kwarantannie, jesteś zamknięty, siedzisz w domu, to choćby nawet zwykły kontakt na grupie na Facebooku. Tutaj zachęcam ludzi do kontaktu na grupie Wszyscy Jesteśmy Świadomością. To jest grupa projektu Find Yourself. Wiecie, tak tylko z nazwy, bo to ja nie uważam, że ja jestem właścicielem tej grupy. Po prostu grupę tworzą ludzie. Ja po prostu zasiałem taką intencję, że ktoś ma ochotę się otworzyć, pogadać, to zapraszam. Nie ma problemu, ja akceptuję wszystkie zaproszenia, także wbijajcie śmiało. Kolejnym elementem jest, tak jak wspomniałem wcześniej, rozmowa z przyjacielem, partnerem, znajomym. To też może pomóc. No z tym, że tutaj warto jest się otworzyć i mieć te relacje, tak? Nie będę tutaj wam mówił na temat relacji, ale relacje też trzeba umieć zbudować, utrzymać i pielęgnować. Jeżeli macie z tym problem, to zadbajcie na razie o samych siebie. Ja też kiedyś jeszcze będę nagrywał na te tematy nagrania. Na razie po prostu zadbajcie o siebie. I nie żyjcie też tym przekonaniem, że nikomu na was nie zależy, że inni ludzie mają was gdzieś, że każdy żyje swoim własnym światem, bo to nie jest prawda. Każdy z nas ma swój własny świat, żyje swoim własnym światem, ale to nie oznacza, że nikomu na was nie zależy. Bo jeżeli zamkniecie się na to przekonanie, to będziecie odrzucać wszystkich ludzi, którzy w jakimś stopniu starali się wam pomóc albo są chętni do pomocy. Pamiętajcie, idąc za zgodą prawa przyciągania, jeżeli już to tak możemy ująć, to jak myślisz, to jak sobie nawkręcasz do głowy, tak później masz. Jeżeli utwierdzisz się w przekonaniu, że inni ludzie mają cię gdzieś, to będziesz się tak zachowywał i inni ludzie będą mieli cię gdzieś. Tutaj warto jest przerobić aspekt wewnętrznego dziecka i ten aspekt niewinności, żeby nauczyć się cieszyć życiem, żeby pobawić się tym życiem, poeksperymentować. Tutaj bardzo pomocnym jest narzędziem różnego rodzaju sposoby wyswobodzenia swojej własnej kreatywności, przykładowo taka forma improwizacji, gdy zaczynasz coś po prostu robić i to na początku nie musi być idealne. Najważniejsze to jest wejść w ten taki proces twórczy, żeby zachować tą taką wewnętrzną klarowność. No i również polecam poszukiwać różnego rodzaju idee i inspiracje, poszukaj jakichś nowych perspektyw, obejrzyj jakieś ciekawe wideo, przeczytaj jakąś ciekawą książkę, wróć do tych materiałów, które wcześniej mówiłeś do siebie, że przerobisz, ale nie miałeś na to czasu i odłożyłeś to na bok.
powróć do tego, otwórz swoją kreatywność, zwizualizuj sobie, jak miałaby wyglądać twoja rzeczywistość, która cię cieszy, i nawet jeżeli w pewien sposób to jest wyobraźnia i to jest działanie na umysł, na umysł, to najważniejsze jest to, aby zmienić swój pogląd na świat, aby się nie zamykać na tą negatywną perspektywę. To już dużo lepiej jest po prostu zainteresować się czymś dużo ciekawszym. I tutaj szczególnie przeczulam was na różnego rodzaju negatywne informacje w internecie. Wiem, że teraz cała masa negatywnych teorii spiskowych na temat wirusa i innych aspektów życia. Uważajcie na to. Ja nie twierdzę, że nie warto, że tam nie ma cennych informacji, bo cenne informacje są wszędzie. Każda perspektywa zawiera w sobie jakąś prawdę. Tylko uważajcie na to, jak się programujecie. Uważajcie na to, jakie macie później samopoczucie. Zadajcie sobie pytania, czy treści, które oglądacie, dają wam energię, dają wam więcej motywacji, inspiracji, czy bardziej was przygnębiają, dołują, wprowadzają was w poczucie bezsilności i dają wam takie przekonanie, że życie jest nędzne, bez sensu, że i tak nie macie nad niczym kontroli. Uważajcie na to, naprawdę. Ja ostatnio nagrałem wideo o małpach w kosmosie, tak? Taki niepoważny sens życia, w którym tak poszedłem ekstremalnie po bandzie, tak negatywnie i tak hardkorowo, bo chciałem pokazać wam, jak można naprawdę wytworzyć taki obraz bezsilności, czy tego negatywnego poglądu na świat, abyście mogli tak dla kontrastu odświeżyć sobie to, co jest dla was ważne. Słuchajcie, musimy jakoś przez to przejść, tak? Mamy całe życie do przeżycia, teraz jest wirus, nie wiem, może ktoś obejrzy to wideo dużo później, już nie będzie tego wirusa, ale będziecie mieli problem z czymś innym. Ja to rozumiem. Pamiętacie, że problemy w życiu nigdy się nie kończą. Im bardziej stajemy się silniejsi w życiu, tym mamy większe wyzwania. I warto jest wytworzyć sobie takie nastawienie na to, żeby nie czekać na to, aż nam w życiu będzie łatwiej, ale raczej starać się coś zrobić, żebyśmy to my byli silniejsi. Tutaj szczególnie dla osób wysoce wrażliwych polecam zastosować ten mindset. To pozwoli wam dużo lepiej sobie radzić z trudnymi sytuacjami, gdy jesteście niepewni, czujecie niepokój, czujecie lęk, czujecie jakieś takie przeciążenie. Pamiętajcie o tym, że odczuwać tego typu negatywne stany to jest okej. Wszyscy je odczuwają. Niektórzy ludzie mają wysoki stan, powiedzmy, uważności, skupienia czy kontroli, to są w stanie sobie z tym radzić, tak? Jeżeli macie takie wrażenie, że o, nie wszyscy to odczuwają. Tak, no można powiedzieć, że nie wszyscy, tak? Ale na tym poziomie człowieczeństwa wszyscy jesteśmy ludźmi, więc wszyscy czujemy, tak? Czujemy życie, to jest życie. Czujemy. I tak będzie przez całe życie. Warto jest się nauczyć z tym obcować. Słuchajcie, chciałem nagrać to wideo, chciałem was w pewien sposób zainspirować i zmotywować, żebyście nie tkwili w swoich negatywnych stanach. Wiem, że to może być takie mocno uderzające wideo, ale no nie wiem, nie wiem, jak wy to odbierzecie. Mam nadzieję, że będzie dobrze i pozytywnie. Właśnie ukończyłem tworzenie mojego nowego kursu samopomocy. To jest kurs poświęcony takiemu rozwojowi osobistemu, z tym, że to nie jest takie ciśnięcie na siłę. Ja nie uważam, że rozwój osobisty to jest ciśnięcie na siłę. Ja uważam, że rozwój osobisty to jest twoje życie. Całe życie to jest twój rozwój. I teraz pytanie, czy ty to dostrzegasz? Czy dostrzegasz silne i mocne strony? Czy dostrzegasz to, gdy stawiasz sobie opór i sam sabotujesz sobą? Czy otwierasz się na maksymalny potencjał w swoim własnym życiu? Jak się na to otwierasz, to twój rozwój przebiega naturalnie. Jak się na to blokujesz, to sam sabotujesz siebie, jesteś autodestrukcyjny wobec siebie. To jest filozofia Abrahama Maslowa, którą polecam serdecznie przestudiować. I stworzyłem ten kurs z myślą o tych osób, o tych osobach, które lubią pracować sami ze sobą, czują wewnętrznie, że mają jakieś pilne, palące problemy i chcą sobie z nimi poradzić. I kurs jest stosunkowo tani, jest również krótki. Ja postarałem się stworzyć wszystko tak, żeby zawierało w sobie wszystkie niezbędne narzędzia do pracy ze sobą, dosłownie jak na sesji coachingowej, z tym, że nie jesteś bezpośrednio z coachem, ale jesteś sam ze sobą, no i ze mną, bo oglądasz nagrania. No i masz tam również pytania, ćwiczenia na to, żeby
zidentyfikować swoje naglące problemy w życiu, przeramować je do roli celów i znaleźć skuteczne sposoby i rozwiązania na to, jak je zrealizować. Kurs jest dostępny na platformie Quvi, na dole macie link, kto jest chętny, to serdecznie zapraszam i myślę, że będę zakończał to wideo. Ostatnio strasznie dużo rzeczy robiłem, bo nagrywałem vlogi i montowałem komputer. Komputer jest już zmontowany, z czego się bardzo cieszę. Nie miałem już czasu na to, żeby nagrywać dalej wideo, ale w przyszłości na pewno będę nagrywał więcej vlogów, więc wyczekujcie więcej vlogów. Do głowy przychodzą mi też nowe pomysły, jeżeli chodzi o nagrania, nowe nagrania i bardzo możliwe, że szykuje się nowa seria nagrań, o której jeszcze wam nie powiem. Jak mi się wszystko już wyklaruje, to dam wam znać. Ja mam na imię Damianu dla projektu Find Yourself. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za to, że obejrzeliście to wideo. O, a mi się odbija powietrze, kurczę. Jestem po treningu i strasznie dużo wody wypiłem. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, zostawcie swoje własne przemyślunki. Jeżeli sądzicie, że to wideo może komuś pomóc, to udostępnijcie je proszę na Facebooku. To jest szczególnie ważne, myślę, w tych czasach takiej paranoi, paniki, kiedy wirus wszędzie się zaczyna, wiecie, i w głowach, i w ciałach, i wszędzie rozprzestrzeniać, więc warto jest coś zrobić, żeby zastopować tą pandemię, abyśmy ogarnęli życie i wykorzystali ten czas na to, żeby się rozwinąć, żeby się przebudzić, na to, żeby zintegrować tą świadomość w swoim własnym wnętrzu, a nie panikować. To jest to, co ja uważam. Jeszcze raz, zapraszam wszystkich chętnych na grupę na Facebooku. Wszyscy jesteśmy świadomością. No i link do kursu jest na dole. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.